każdy patrzy przez pryzmat ostatniego meczu i tamte trzy spotkania jak gdyby poszły w niepamięć. Prawda jest taka, że w sporcie nie liczy się historia, liczy się tylko najbliższy mecz. To już było, tego tam już punktów ani nam nikt nie doda, ani nie odejmie. My na dzisiaj już tutaj rozmawiamy jeszcze o tych meczach, które się odbyły, a prawda jest taka, że głowy już mamy zaprzątnięte flotą Świnoujście, bo jest to mecz bardzo istotny. Po tym nieudanym meczu w Krzo, tak jak odpowiedziałem w poprzednim pytaniu, po pierwsze chcemy zdobywać punkty, żeby zarówno Podbeskidzie, jak i ŁKS nam nie odskoczyły jeszcze dalej, a chcemy tą różnicę niwelować. Po drugie, mamy coś teraz do udowodnienia, że naprawdę jesteśmy silnym zespołem. Nie tylko mówimy tak, że cały czas tutaj wpajamy, że mamy szansę na ekstraklasę, tylko chcemy na boisku pokazać, co pokazywaliśmy to wielokrotnie w tej poprzedniej rundzie, jak i w tej, że naprawdę mamy bardzo silny klub, który zasługuje na to, żeby wrócić do elity. Ja myślę, że najlepszym motywatorem jest tutaj historia, czyli mecz z Krzo. No, zespołowi, który o coś walczy, nie wypada mieć dwóch wpadek. I jak cały czas powtarzamy, że to był wypadek przy pracy, to zdajemy sobie sprawę, że mecz z flotą musi mieć inną historię, musi być inna gra, musi być inne spotkanie, zakończone innym wynikiem. I każdy z nas sobie z tego zdaje sprawę i jest to dla nas bardzo oczywiste. I żeśmy podpisali kontrakty, których głównym punktem jest powrót w przypadku zawodników z tamtej rundy, w przypadku moim jako nowego członka tej ekipy, cel awans do ekstraklasy, więc słowo motywacja jest, uważam, tutaj nie na miejscu. Na co żeśmy się zdeklarowali niecały rok temu i robimy wszystko, żeby swój kontrakt wypełnić jak żeśmy zadecydowali wszyscy, zarówno właściciele klubu, jak i my. I dopóki piłka w grze, zrobimy wszystko, żeby to miało miejsce. Na pewno cel, który został nam wyznaczony, pokazuje, że nie jest to droga prosta, przyjemna i łatwa, natomiast jak wszędzie, nawet w życiu, różne są momenty, raz lepsze, raz gorsze, natomiast musimy podchodzić do sprawy bardzo, bardzo spokojnie i robić wszystko, co należy, żeby ten awans wywalczyć. Nie jest to droga prosta na pewno, ale pokonamy wszystkie górki i na samym końcu ta droga na pewno się wyprostuje. No ja myślę, że tutaj na pewno nie ma co zapewniać. Po prostu trzeba wyjść w meczu najbliższej kolejki i zrobić wszystko, żeby trzy punkty zostały w Gliwicach. Za dużo straciliśmy w Ostrowcu, żeby teraz miało miejsce coś podobnego i tak, trener tu słusznie zauważył, jeżeli chodzi o motywację, to może nawet jest to słowo nie na miejscu, bo motywacją może być wszystko łącznie z tak pięknym, budowanym stadionem tutaj w Gliwicach i to mówi samo za siebie.